Dowbor liczyła na telefon od Romanowskiej. Co powiedziałaby swojej następczyni? Katarzyna Dowbor udzieliła obszernego wywiadu, w którym podsumowała 40 lat swojej pracy zawodowej. Odpowiedziała też na sporo pytań dotyczy programu Nasz Nowy Dom. Wspomniała między innymi, że liczyła na telefon od Elżbiety Romanowskiej oraz że gdyby to od niej zależało, nigdy nie zatrudniłaby jej na stanowisku nowej prowadzącej Nasz Nowy Dom. Dlaczego? Katarzyna Dowbor obchodzi zawodowy jubileusz. Niestety nie było jej dane świętować 40 lat pracy z Polsatem. Wierzy jednak, że nic nie stało się bez przyczyny. Może to jakiś znak? Po 30 latach straciłam pracę w telewizji polskiej, ale zyskałam znacznie więcej. Od 10 lat prowadzę w Polsacie program, który jest spełnieniem marzeń każdego dziennikarza. To znaczy, prowadziłam. Cały czas trudno mi się przestawić na mówienie o tym w czasie przeszłym, powiedziała dziennikarka w rozmowie z Plejadą. Katarzyna Dowbor liczyła na telefon od Eli Romanowskiej. W obszernym wywiadzie z serwisem Plejada Katarzyna Dowbor poruszyła wiele wątków. Wspomniała między innymi o czasach współpracy z TVP, wokalnej przeszłości, opowiedziała o okolicznościach zwolnienia z Polsatu oraz swoich zawodowych planach na przyszłość. Spora część rozmowy poświęcona była oczywiście programowi, któremu dziennikarka poświęciła ostatnie 10 lat swojego życia. Katarzyna Dowbor przyznała, że jej następczyni nigdy się nią nie skontaktowała. Wyjaśniła, że chętnie porozmawiałaby z Elą Romanowską na temat programu Nasz Nowy Dom. Przyznam szczerze, że trochę liczyłam na telefon od niej. Byłoby mi bardzo miło, gdyby zadzwoniła. Z przyjemnością podzieliłabym się z nią moimi doświadczeniami. Bo żeby była jasność, ja do Eli Romanowskiej nie mam żadnych pretensji. Zaproponowano jej pracę, a ona ją przyjęła. I tyle. Ona niczemu nie jest winna, podkreśliła dziennikarka. Dodała, że osoba, która przejmuje prowadzenie programu po dekadzie, powinna zamienić ze swoją poprzedniczką choć kilka słów. Katarzyna Dowbor nie zatrudniłaby Romanowskiej w Nasz Nowy Dom. Katarzyna Dowbor została zapytana, czy według niej Elżbieta Romanowska sprawdzi się w roli nowej prowadzącej Nasz Nowy Dom. Odpowiedziała, że trudno jej powiedzieć, ponieważ nie zna aktorki. Wspomniała jednak, że jeśli mogłaby wskazać swojego następcę, na pewno nie wytypowałaby Romanowskiej. Jeżeli ode mnie zależałoby to, kto poprowadzi Nasz Nowy Dom, na pewno nie byłaby to kobieta. Żeby uciec od porównań, wybrałabym jakiegoś mężczyznę. Faceci mają inną wrażliwość, inny sposób patrzenia na świat. Może nie są tak empatyczni i ciepli, jak panie, ale mają inne zalety, które sprawdziłby się w tego typu programie, powiedziała Katarzyna Dowbor w Plejadzie.